Jasny fiolet, jak ten nie jest e, najbardziej korzystnym kolorem dla mojej e, urody, ale są osoby, które wyglądają w nim fantastycznie. Dzisiaj opowiem, dla kogo taki kolor, no i oczywiście, z czym go łączyć, żeby było fantastycznie, no i może trochę jak go uratować. Zapraszam na najnowszy wideo -poradnik. Dlaczego jasny fiolet i w jakim dokładnie odcieniu? Chodzi o coś, co jest jasne, fioletowe. Te dwa, tutaj chłodniejsze, ten trochę cieplejszy, taki bardziej lilarusz, bym powiedziała, ale jasny fiolet to kolor, który jest uznany za kolor roku. Jest dokładnie określony odcień tego koloru, natomiast ja chciałabym skupić się dzisiaj na Ogólnych zasadach dotyczących jasnych fioletów. Jasnych fioletów w takim raczej chłodniejszym odcieniu. Co to oznacza, że, co to oznacza, że kolor jest jasnym fioletem? No to znaczy, że jest mieszanką niebieskiego i czerwieni. No i te chłodne to są z przewagą niebieskiego, a te ciepłe są z przewagą czerwonego. Czyli właśnie można zobaczyć sobie tutaj na tych dwóch moich kolorkach. Ten ma więcej niebieskiego, jest chłodny, ten ma więcej czerwonego, czyli można powiedzieć różowego dla naszych oczu, no bo. Jasna, czerwień to po prostu róż. I mamy cieplejszy, chłodniejszy odcień fioletu. No i dzisiaj chciałabym poopowiadać, dla kogo takie fiolety jasne są dobre na dużej powierzchni, na, do połączenia z innymi kolorami. Na górze sylwetki, na dole inny. No i oczywiście dla tych osób, które na górze powinny mieć coś innego, ale danej mogą założyć sobie kolor, który jest naszym dzisiejszym bohaterem dnia. Więc jeżeli chodzi o kolorystykę. No to skoro kolor jest jasny i chłodny, a ty znasz może 12 typów urody, bo. Właśnie na takim systemie 12-typów urody ja pracuję, no to możesz założyć, że kolor ten będzie najlepiej wpasowywał się w paletę. Uwaga, jasnego lata. Jasnego lata, czyli właśnie taką kolorystykę, jak zobaczysz, no to tutaj właśnie mamy sporo takich jasno-fioletowo-różowych odcieni i ten kolor będzie się świetnie wpasowywał. Pokażę Ci jeszcze coś troszeczkę innego, jeżeli chodzi o. Paletę yy, yy, jasnej wiosny, o, czyli typu siostrzanego do niego. Tutaj oczywiście kolorystyka z tego typu urody. Będzie świetnie zapożyczana, ale nie tylko jasne lato, jasna wiosna będą świetnie wyglądały w, kolorach, w kolorze właśnie tego jasnego fioletu, ponieważ skoro on jest chłodnym fioletem, ten odcień bierzemy pod uwagę, no to też inne typy chłodne będą dobrze wyglądały. Skoro jasne lato, no to też z dużą pewnością będzie to chłodne lato. U chłodnego lata tutaj właśnie mamy też takie jasne fiolety, bardzo pięknie się będzie tutaj wpisywać w tę kolorystykę, ale też, można powiedzieć, że będzie bardzo dobrze wpisywał się jako taka jasna baza ubraniowa, jako takie rozświetlenie palety zgaszonego lata, czyli tej. Kolorystyki. No i oczywiście, jeżeli lata mamy trzy chłodne, to mamy jeszcze trzy zimy i teraz najlepiej jasny fiolet będzie się wpasowywał w paletę chłodnej zimy, to nawet widać tutaj pięknie, jak się wpasowuje właśnie w te klimaty, też jako rozjaśnienie stylizacji. No i oczywiście w palety innych typów zimowych, czysta zima. Jeżeli będzie chciała coś, co rozjaśni jej stylizację, no to jak najbardziej tu mamy ciemne. I ostre fiolety, ale taki jaśniejszy na pewno też gdzieś się tam będzie mógł przy, e, przyplątać. No i mamy jeszcze. Ciemną zimę. Moment, moment, muszę wrócić do pierwszych palet. Jest ciemna zima, czyli ta paleta. Znowu mamy tutaj najciemniejsze fiolety. I jeżeli chłodna zima chciałaby, przepraszam, ciemna zima, chciałaby rozjaśnić tę paletę, no to ta jasna, jasny fiolet będzie się dobrze komponował. No ale właśnie są też typy urody, które mm, będą z tą barwą, z tym kolorem troszkę się gorzej porozumiewały. Skoro kolor jest kolorem jasnym, chłodnym, i tutaj może być. Bardziej czysty, bardziej zgaszony, ale jest jasny i chłodny, no to jego przeciwieństwo to jest coś, co jest ciemne i ciepłe. Ciemne i ciepłe są generalnie typy jesienne. Najciemniejszym typem jesiennym jest ciemna jesień. I tu, jak widać, no ten kolor, ja sobie go wezmę, to on tak, jak widzisz, nie do końca się tutaj świetnie sprawdza. Podobnie zresztą będzie z paletą ciepłej jesieni, czyli to tutaj, jak widzisz, no, m -m, tak jak tu. Pięknie się komponuje. Tak tutaj nie pasuje ten kolor zbytnio do tej palety. No i mamy jeszcze zgaszoną jesień, czyli tą. Tutaj będzie trzeba trochę kombinować w bardzo małej ilości. Zaraz będę zresztą opowiadała w jakiej. No, tak sobie, tak sobie. No i mamy jeszcze wiosnę. O wiośnie jasnej na początku mówiłam. Dla ciepłej wiosny, no to też podobnie jak dla ciepłej jesieni, będzie to trudny kolor do połączenia, jak widzisz, i dla e, czystej wiosny e, no to takie e, będzie bardziej ratowanie, ale też da radę. No i teraz, jeżeli kolor jest dedykowany dla jakiegoś typu, to znaczy, że ten typ może założyć go na całej powierzchni, czyli na przykład cała jasna fioletowa e, sukienka, e, cały jasny fioletowy płaszcz albo w ogóle i bluzka i dół, e, czyli i góra i dół będą jasno-fioletowe, może w różnych odcieniach, ale oba jasnofioletowe, e, No to wtedy dla e, jasnego lata jak najbardziej cudowny. Wspaniale. Dla chłodnego lata trzeba by było trochę coś przyciemnić. Czyli na przykład jasnofioletowa bluza, bluza, góra, i na przykład choćby granatowy dół, jakieś dżinsy ciemne po prostu na dół. No a zgaszone lato też będzie mogło dać podobnie jak chłodne. Teraz jeżeli są typy, które będą trochę gorzej przyjmowały niż lata ten kolor jasnego fioletu, na przykład chłodna zima będzie pięknie wyglądała, gdy będzie miała na przykład granatową górę. Górę, albo jakąś wyrazistą taką e, szafirową górę i jasny fiolet będzie na dole, czyli będzie rozjaśniał, ale nie będzie tak bardzo dominujący przy twarzy. Podobnie może być z ciemną zimą, podobnie może być z czystą zimą. E, no i e, czym mniejsza powierzchnia koloru, tym on ma mniejsze znaczenie. Więc jeżeli chcesz koniecznie gdzieś przemycić ten kolor, na przykład jesteś zgaszoną jesienią, to niech on będzie jakimiś takimi małymi, małymi, małymi elementami e, wzoru. No i możesz do tego na przykład sobie e, Dołożyć torebkę, czyli czym jakby bardziej oddzielony od ciebie ten kolor, i dalej, czyli torebka, buty, skarpetki, no to wtedy będziesz mogła go przemycić. Ja na przykład przemycałam w skarpetkach w tym roku jasny fiolet, no bo jest to kolor, który naprawdę do twarzy no, mam lepsze kolory po prostu, mam lepsze kolory i no, nie ratuję go na siłę, po prostu akceptuję to, że nie wszystko, co jest modne i czego jest dużo w sklepach, jest dla mnie. To że jest dużo w sklepach, to oznacza, że mamy dużo opcji wyboru przede wszystkim i co też za tym idzie doboru do swojej sylwetki do stylu. Jakiś czas temu na Instagramie robiłam taki przegląd właśnie w sklepach. Nawet co nieco mierzyłam, ze mną to, jak mówiłam, trudno, bo mi w ogóle kiepsko jest w tym kolorze, ale starałam się jak mogłam, żeby ten kolor pokazać w różnych odsłonach. No i w sklepach naprawdę jest ogrom rzeczy. No i teraz, z czym komponuje się bardzo dobrze jasny fiolet? Jasny fiolet, tak generalnie, już nie będę powtarzała tych treści co do 12 typów urodę, bardzo dobrze komponuje się z innymi jasnymi i chłodnymi kolorami, czyli z jasnym błękitem z jasnym, chłodnym różem, takim lodowym, z miętowym odcieniem, szpanem, wszystkimi kolorami, które są też jasne i chłodne, bo będą po prostu one taką naturalną kontynuacją atrybutów tegoż właśnie koloru. Ale też z chłodnymi i ciemnymi będzie się dobrze komponować, czyli butelkowa zieleń, petrol, granat oczywiście, jeans, chłodny fiolet, taki gencjanowy na przykład, będą tworzyły piękne, piękne, piękne zestawienia ale też możemy tworzyć zestawienia trochę takie bardziej nieoczywiste. Czyli na przykład yy, możemy stworzyć zestawienie, które będzie yy, zestawieniem troszkę takim na skraju poprawności, ale bardzo ciekawym, jeżeli chodzi o efekt. Czyli możemy na przykład zestawić jasny fiolet z kamiennym brązem, czyli z takim odcieniem taupe. Możemy zestawić go z chłodnymi odcieniami militarnej zieleni, czyli nie takimi zgniłymi, ciepłymi, takimi jesiennymi, tylko takimi trochę bardziej jak zgaszone lato będzie mogło nosić. No i oczywiście też z innymi fioletami, jak wrzosowe, burzowe. Takie odcienie po prostu trochę jakby e, stalowo-fioletowe, jak gołębio fioletowe, szarofioletowe, będą też tworzyły piękne zestawienia. Oczywiście z szarością, bielą, z czernią, ze srebrem, to będą też piękne zestawienia, wszystko zależy od tego, jaka jest Twoja intencja i co z tym kolorem chcesz zrobić, czy chcesz go wyeksponować jako najważniejszy kolor, czy on ma tworzyć, być po prostu częścią jakiegoś ciekawego zestawienia kolorystycznego. Oczywiście, gdy wezmę sobie na przykład. Paletkę taką tutaj dla hmm, chłodnego lata, o, proszę zobacz, no to możemy zobaczyć przykładowe zestawienie. Ja sobie wyciągnę jeden z odcieni. Tutaj, na przykład właśnie ten, albo nawet ten, który jest odcieniem fioletowym, i będę go opierając się cały czas na mojej huście zestawiała. Czyli na przykład możemy zrobić zestawienie takie bardzo monochromatyczne, tak? Czyli mamy ten jasny fiolet i mamy dwa inne fiolety. Gdy weźmiemy sobie dwa odcienie niebieskie, będzie, o proszę, takie też lekko fioletowawe są te niebieskości, też wygląda to bardzo ciekawie. Oczywiście możemy wziąć fiolet niebieski i fiolet też będą tworzyły bardzo piękne zestawienia, ale możemy pójść trochę, że tak powiem, po bandzie i wziąć na przykład szmaragdowe zielenie i połączyć właśnie z tym fioletem i to również będzie bardzo bardzo ciekawe zestawienie kolorystyczne. Także fantazja trochę twoja wpłynie na to, jak będziesz wykorzystywała te kolor. Podsumowując, pamiętaj o tym, że skoro jest jasny i chłodny, to będzie się dobrze wpisywał w kolorystykę, w paletę typu urody, które też ten jasny walor i chłodną temperaturę mają w swoim opisie, no a najlepiej będzie łączył się z tymi kolorami, które albo jasnością go przyciągną do siebie, albo chłodem go przyciągną do siebie i w zależności od tego, czy ten fiolet będzie bardziej czysty albo bardziej zgaszony, to też możemy patrzeć na chromatyczność, ale skupmy się dzisiaj tylko na tych dwóch żeby nie było bardzo skomplikowanie. Mam nadzieję, że podobał ci się dzisiejszy wideo poradnik. Zapraszam cię oczywiście do subskrypcji kanału na YouTubie, do lajkowania filmów, do komentowania. Może masz jakieś pytania odnośnie jasnego fioletu, bardzo, bardzo chętnie ci pomogę. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. pa. pa.